1 marca emeryci i renciści będą dostawać wyższe świadczenia. Renty i emerytury wzrosną o co najmniej 14,8%. W niektórych przypadkach będzie to nawet ponad 18%. Mimo podwyżki, zdania emerytów na temat jej wysokości są podzielone. No, 14% raczej dużo. Tak mi się wydaje, że przy tej inflacji to prawdopodobnie to jest tak wyrównująco, bym powiedział. Nie za dużo, ale wyrównująco. Zawsze coś. No, na pewno więcej niż za Tuska, nie? Bardzo za mało. W przeliczeniu na wszystkie towary, czy spożywcze, czy utrzymanie budynku, czy ogrzewania, węgiel, opał, w jakiej to poszło kwocie do góry. A jaka to rewaloryzacja, co nam chce rząd dać, to po prostu dużo, dużo za mało. Czy mniejsza to waloryzacja niż inflacja, nie? Czyli za mało. Za mało. W sumie mało. Im więcej, tym lepiej. Mało, bo emeryci wyliczają nie tylko o ile wzrosły ceny produktów spożywczych, ale także koszt zużycia mediów. Światło płacę 380 zł za 2 miesiące i gaz 135. Niech sobie pan policzy. I mieszkanie 1000. Tegoroczna waloryzacja będzie procentowo-kwotowa. Dla przykładu osoba, która pobierała do tej pory około 1338 zł emerytury brutto, od 1 marca będzie dostawać około 1588 zł. Co ważne, żeby emerytura została zwaloryzowana, nie trzeba nic robić. Stanie się to automatycznie. Waloryzację przeprowadzamy automatycznie, zatem nie trzeba przychodzić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dopytywać się, składać wniosków, że jego czy tę osobę ominie waloryzacja. Nic takiego nie będzie. Każdy emeryt i rencista, który pobiera świadczenie i pobierał świadczenie bądź miał przyznane na dzień 28 lutego tego roku, otrzyma świadczenie w wyższej wysokości od 1 marca. O ile wzrośnie to świadczenie, będzie każdy emeryt i rencista mógł sobie sprawdzić w naszej decyzji, którą wyślemy. Od marca wzrosną także najniższe gwarantowane kwoty świadczeń emerytalno-rentowych. Minimalna emerytura będzie wynosiła około 1588 zł brutto. Z Bukowej Góry w Dąbrowie Górniczej wyciętych zostanie kilkaset drzew. Prace ruszyły z początkiem lutego. Zaniepokojeni mieszkańcy protestują, bo jak mówią, skala wycinki jest przerażająco duża. Myślę, że też bardzo miejsce ważne dla miasta, bo i uwzględnione w ostatniej ogólnej waloryzacji przyrodniczej, która właśnie dla miasta została wykonana. Jest to też miejsce, które jest wskazane do ochrony prawnej. Ma tam powstać rezerwat, czy też są plany rezerwatu, które miałby tam powstać. No więc dlatego takie zainteresowanie, myślę, i mieszkańców i mieszkanek miasta tym, co tam się teraz dzieje i odbywa. I dlatego też taka spora akcja i mobilizacja osób. Skali wycinki drzew sprzeciwia się również prezydent miasta, który zamieścił w internecie film wyjaśniający, że prowadzone przez Lasy Państwowe prace miały obejmować mniejszy zakres niż obejmują w rzeczywistości. Prezydent Dąbrowy odcina się również od informacji, jakoby prace pielęgnacyjne miały być wykonywane w związku z wykopaliskami archeologicznymi prowadzonymi przez Muzeum Miejskie. Mowa była o tym, że na ponad 20 hektarach będzie wycinanych około 20-30 drzew na hektar. Natomiast nasza wizyta tam na miejscu, wydaje się, że ta wycinka ma dużo większą skalę i często znika około 50 drzew. Z naszych rozmów, które były prowadzone między innymi przez wiceprezydenta z panem Nadleśniczym, powzięliśmy taką wiedzę, że można te było prace rozłożyć w czasie, żeby one nie miały teraz aż tak dużej skali. Mieszkańcy stworzyli internetową petycję, pod którą podpisało się łącznie już ponad 1000 osób. Jeżeli taka forma nie przyniesie oczekiwanych efektów w postaci ograniczenia liczby wycinanych drzew, zapowiadają protesty. Wiadomo, lasy mają trzy funkcje tak naprawdę, gospodarczą, społeczną, przyrodniczą. I w momencie, kiedy ta gospodarcza jest po prostu z nadmiarem uprawiana, czyli jest wycinana za duża ilość drzew, to ta przyrodnicza i społeczna tak naprawdę umiera, bo na przykład dla podbuczyn stoczykowych, które tam są, najgorszym zagrożeniem jest właśnie wycinanie drzewostanu bukowego. Też jeżeli chodzi o funkcję społeczną, to też ona będzie zaburzona, no bo tak naprawdę o wiele inaczej wygląda tam teraz spędzanie czasu niż wyglądało.
Lasy Państwowe wyjaśniają, że o wycince drzew nie ma mowy. To prace pielęgnacyjne, inaczej nazywane trzebieżą późno drzew dojrzewających. Ma to na celu przerzedzenie drzew, które zwarły się koronami. To pozwoli na rozrost młodego pokolenia drzew i dopuści światło słoneczne innym gatunkom roślinności. Cel jest jeden i niezmienny. Zachowanie trwałości lasu. W żadnym wypadku w tamtym miejscu nie ma być żadnej inwestycji, nie ma być żadnej deweloperki czy parkingów, o których jest mowa. Tam będzie las, tak jak przez ostatnie 90 lat las był. Lasy Państwowe zapewniają również, że pozyskane drzewa będą stanowić około 10% obecnie rosnących w obrębie Bukowej Góry, co stanowi około 20 do 40 sztuk na hektar. Nadleśnictwo informuje również, że rozmiar prowadzonych prac uwzględnia przynajmniej kilkanaście lat do przodu, bo trzebież przeprowadzana jest średnio co 15 lat. Leśnicy prace mają zakończyć do kwietnia. Między Katowicami a Chorzowem tramwaje kursują, ale tak nie do końca. W tym miejscu na pograniczu dzielnic Śródmieście, Koszutka, Dąb i Załęże trzeba wysiąść i przejść kilkaset metrów, żeby ponownie wsiąść do tramwaju. Niektórzy podchodzą do tego spaceru z dystansem. Dowiedziałem się, że jedzie jeden tramwaj tylko i trzeba później przejść. No. A ja mówię, no to w ramach wycieczki chyba, tak? Rekreacja na początku. No po co chodzić na rehabilitację, jak można się przejść i już. Tak od stycznia wyglądają utrudnienia związane z budową nowej linii, a raczej łącznika pomiędzy ulicami Chorzowską i Gliwicką w Katowicach. Choć prace są opóźnione, to postępują i jest coraz bliżej dobrych informacji dla podróżnych. Do końca marca prace wykonane będą na tyle, żeby można było komunikację tramwajową przywrócić i od kwietnia zarówno na ulicy Gliwickiej ruch zostanie przywrócony od Placu Wolności aż tutaj do Chorzowa Batorego, no i w ulicy Chorzowskiej ten przerwany ruch w okolicy skrzyżowania z ulicą Stęślickiego. Również tam będziemy po jednym wprawdzie torze, ale jednak mogli przejeżdżać przez plac budowy. Dzięki temu oba te ciągi komunikacyjne zostaną udrożnione. Obecnie przy ulicy Chorzowskiej gotowe są betonowe płyty podtorowe, do których kotwione będą elementy rozjazdów. Układane są w dalszym ciągu tory wzdłuż ulicy Grundmana. Kończy się też budowa nowego mostu nad Drawą. Zanim wznowiony zostanie ruch wzdłuż ulicy Gliwickiej, w tym rejonie będą jeszcze większe utrudnienia. Od 24 do 31 marca trzeba będzie całkowicie wstrzymać ruch pomiędzy przystankiem Załęże Pośpiecha w Katowicach, a zajezdnią w Chorzowie Batorem. W tym czasie mocno skróci się trasa tramwaju. Będzie dojeżdżać od strony Chorzowa tylko do Batorego, natomiast na ulicy Gliwickiej będziemy musieli zlikwidować rozjazd technologiczny, odtworzyć torowisko, odtworzyć jezdnię po to, żeby można było dwutorowo jeździć i także samochody, żeby nie miały przeszkód. Jednak przeszkody na kierowców i tak będą czekały, bo w kolejnych miesiącach zacznie się budowa wiaduktu nad drogową trasą średnicową. Cała inwestycja ma zakończyć się jesienią z półrocznym opóźnieniem. Jej koszt to około 40 milionów złotych. Teraz pojeździć można tylko na swoim rowerze, ale miasta powoli przygotowują się do uruchomienia wypożyczalni rowerów miejskich. W Katowicach sezon ruszy 1 kwietnia i potrwa krócej niż do tej pory. Do 31 sierpnia, tak na razie przewiduje ta umowa, oczywiście z możliwością aneksowania o kolejne miesiące, jeżeli w przypadku tego wdrożenia rowerów, tego metropolitalnego systemu rowerów miejskich byłyby jakieś opóźnienia i coś nie poszłoby zgodnie z planem. Zależy nam w Katowicach przede wszystkim na tym, aby mieszkańcy mogli korzystać z systemu rowerów miejskich. Metropolii zależy za to, żeby wszystkie gminy miały jeden system. Jednak zapowiadany od dawna metropolitalny rower wciąż jest tylko na etapie przetargu. Choć planowano, że na początku tego roku pierwsze jednoślady trafią na ulice miast metropolii. To jest bardzo duży przetarg. To jest jeden z największych tego typu systemów, jaki powstanie w Europie, więc konkurencja jest duża i walka jest zacięta. Stąd ciągłe odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ostatnie miało miejsce wczoraj. Okazało się, że na miejscu firma, która zaprotestowała, ostatecznie wycofała się ze stawianych zarzutów. To ważny kontrakt dla dwóch firm biorących udział w przetargu, niemieckiej Nextbike i hiszpańskiej Citybike Global. System ma powstawać przez 5 lat. Mówimy tutaj o 7 tysiącach rowerów przynajmniej. Mówimy o prawie 1000 stacji rowerowych i ponad 4,5 tysiąca stojaków na rowery czwartej generacji. Takie rowery miał już w zeszłym roku Chorzów. Nie muszą one być przymocowane do stacji. Wystarczy zatwierdzić wypożyczenie, a blokada tylnego koła sama się schowa.
Rowery są też wyposażone w system GPS, dzięki czemu łatwo je zlokalizować. Był tylko jeden problem. Roweru wypożyczonego w Chorzowie nie dało się zwrócić w innym mieście i na odwrót. Po wprowadzeniu metropolitalnego roweru takiego problemu nie będzie i ma być to system całoroczny. Może być za to inny problem, bo w pierwszym etapie realizacji, czyli po 5 miesiącach od momentu podpisania umowy, przewidziano mniej rowerów niż obecnie znajduje się m.in. w Katowicach. Różni wykonawcy składali odwołania, w tym również jedno odwołanie złożyliśmy. My. Nam zależało na tym, żeby zapisy dokumentacji były precyzyjne i zależało też na tym, żeby ten pierwszy etap pozwolił odtworzyć te systemy rowerowe w tych miastach, w których już to dzisiaj funkcjonuje. Zamawiający postanowił na ostatniej prostej zmniejszyć najpierw liczbę rowerów, a później liczbę również stacji. Oznacza to, że na początku wdrażania nowego systemu rowerowego w miastach metropolii rowerów może być mniej. Na razie cały czas przekładany jest termin otwarcia ofert, więc nie jest wykluczone, że rowerzyści w tym roku nie skorzystają z rowerów z logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Kartka z okazji Dnia Kobiet dla obywatelek Turcji, które ucierpiały podczas trzęsienia ziemi, to pomysł Fundacji Wolne Miejsce, która pomaga tam na miejscu, żeby na twarzach kobiet choć przez chwilę pojawił się uśmiech. Dzisiaj w Turcji mają bardzo duży kłopot, bo często tak jak tutaj na miejscowości Elbistan, gdzie my jesteśmy, nie mają swoich domów. Spędzają czas ze swoją rodziną na ulicy, jedzą właśnie u nas. To jest bardzo przykre, ale ponieważ 8 marca tu dalej będziemy i pamiętamy jeszcze jak byliśmy w Medyce na granicy, i też dawaliśmy kobietom przekraczającym, uciekającym z wojny tulipany, jak ich sprawiało to uśmiech przez moment na ich ustach, na twarzach. Tak samo właśnie ten symboliczny sposób tutaj, nie kwiatkiem, bo kwiatka nawet te panie nie miałyby gdzie zabrać, bo nie mają domu, ale przekazać właśnie takie kartki, kartki życzeń, kartki takiej trochę miłości człowieka do człowieka. Kartki można przynosić do sklepów Spichlerz w Katowicach i Tychach. W środę, 1 marca, będzie je można wykonać tam własnoręcznie. W Katowicach spotkanie odbędzie się między 16 a 18, a w Tychach od 11 do 18. Wszystko jest opisane na naszym fanpage'u, są dokładne zwroty. Będziemy oczywiście w tym pomagać. Mamy wydrukowaną już część bilecików. Można przynieść swoje materiały, jeśli ktoś ma takie życzenie, ale oczywiście my również zapewniamy ze swojej strony kartki, długopisy, kleje, wszystko co się przyda do stworzenia takich laurek. Fundacja chce zebrać około 1000 sztuk takich kartek. 4 marca zostaną przywiezione do Turcji.